Widzewiacy przystępowali do meczu z GKS-em, mając jeszcze w pamięci wtorkowe spotkanie z Czernomorcem Odessa. Po wyeliminowaniu Łodzian z rozgrywek o Puchar UEFA, niektórzy zapowiadali w klubie przy Alei Piłsudskiego duże zmiany. Wbrew tym przypuszczeniom jest zupełnie inaczej. Mieliśmy mało szczęścia, w końcu nie strzeliśmy. Tyle słupków było i tak dalej. Chłopcy starali się, graliśmy jak mogliśmy, więc gramy dalej. Będziemy walczyć o mistrzostwa Polski. Mówiło się o zakupach Widzewa w przypadku awansu do drugiej rundy. Czy to jest w dalszym ciągu realne? Zawsze jest realne wzmocnienie drużyny i będziemy to starać ciągle wzmacniać tej drużyny. Nawet do mistrzostwa Polski też trzeba wzmocnić. Ale ja uważam, że ten mecz był dużo radości. Daliśmy do 90 minuty, czy tam do 100 któryś minuty daliśmy radość kibicom łódzkim i całej Łodzi. No nie udało się, słupek i ten karny nie został realizowany. No. Tutaj nic nie można wiedzieć, to jest loteria była w ostatniej chwili, ale oni z siebie dali wszystko. Myślę, że będą starali się teraz w najbliższym meczu tym ligowym pokazać, na co ich stać tak samo. I ja myślę, że nie jest tak, trzeba umieć też porażkę przyjąć na siebie i grać dalej. Widzewiacy pokazali, że wyeliminowanie z rozgrywek o Puchar UEFA w żadnym stopniu nie wpłynie ujemnie na ich grę w lidze. Już w 6 minucie przepięknym strzałem popisał się Marek Koniarek i było 1-0. Taki wynik utrzymał się do końca pierwszej połowy spotkania. W drugiej części między 63 i 64 minutą kibice przecierali oczy ze zdziwienia. W przeciągu 120 sekund padły 3 gole. Najpierw już po raz drugi w tym spotkaniu bramkę strzelił Marek Koniarek. Gospodarze zaraz po rozpoczęciu gry z środka boiska przeprowadzili składną akcję i najlepszy w drużynie GKS-u Robert Górski zdobył kontaktowego gola. Jednak już następna akcja przyniosła Widzewiakom kolejną bramkę. Jej autorem był Ryszard Czerwiec. Od tego momentu Łodzianie zdecydowanie dominowali. Czwartego gola strzelił Zbigniew Wyciszkiewicz i Widzew po dobrym i emocjonującym spotkaniu wygrał w Bełchatowie z GKS-em 4-1. Po wpadce w meczu z Czernomorcem Odessa wydaje się, że Widzew odzyskał już równowagę. Ja uważam, że to nie była wpadka. Myśmy spotkanie wygrali. Po prostu los nam nie sprzyjał. Przegraliśmy w rzutach karnych, ale żadna wpadka. Zawodnicy, tak jak i dziś, tak jak i z Czarnomorcem, dali siebie wszystko. Rozegrali wspaniałe spotkanie. I tutaj im chcę pogratulować za tą postawę, a przede wszystkim jeszcze naszym kibicom, którzy wtorek już zgotowali świetną atmosferę dla piłkarzy i za to im się należą duże brawa. W dzisiejszym meczu na pewno pierwsza połowa mieliśmy trudności, jak to się mówi, zapalić, ale w drugiej połowie pokazaliśmy, że mamy piłkarzy z charakterem, że walczą do końca i za to również im się należą brawa. W pierwszej połowie graliśmy najlepszy mecz pod moją wodzą. Postawiliśmy dość trudne warunki Widzewowi. Chociaż Widzew strzelił bramkę, to uważam, że w pierwszej połowie nam się też należała bramka. Nie udało się, trudno. Ja bym nie rozpaczał po tej porażce, bo trzeba znać swoje miejsce w szyku. I porażka z takimi drużynami jak GKS, Widzew czy Legia musi być wkalkulowana w nasze występy. Trzeba się sprężyć i zdobywać punkty z drużynami zbliżonymi poziomem i umiejętnościami do nas. I właśnie w tych meczach trzeba zdobywać punkty, aby jakaś iskierka nadziei na utrzymanie się w lidze świeciła dalej.